Czy wiesz, ile istnieje teorii na temat zatonięcia Titanica? Bardzo dużo. Łącznie z moją, o której chcę ci dzisiaj opowiedzieć. Potem zdecydujesz, która wydaje ci się najbardziej prawdopodobna. Pierwsza wersja wydarzeń jest bardzo prosta i zakłada, że do zatonięcia doszło bez pęknięcia kadłuba. Jest 2:15. Statek zderza się z górą lodową. O 2:18 gasną światła. Statek osiąga kąt 45 stopni i szybko zaczyna zanurzać się w oceanicznych głębinach. 2:20. Zaledwie 3 minuty później RMS Titanic znika pod powierzchnią oceanu na dobre. Nie pęka, po prostu tonie w całości. To oczywiście nieprawda. W kwietniu 1912 roku Titanic był nie tylko największym statkiem na świecie, lecz także największym, jaki kiedykolwiek zbudowano. Trudno uwierzyć, że mógłby zatonąć nie przełamując się. To po prostu niemożliwe. Cóż, nie można winić teoretyków. Zanim odnaleźliśmy wrak, nie istniały inne teorie. Zaraz, czy aby na pewno? Dzień po katastrofie ocalali udzielali wywiadów, opowiadając o tym, co się wydarzyło. Niektórzy twierdzili, że statek pękł na dwie części, gdy doszło do jego zalania. Na przykład Jack Thayer, 17-letni chłopak, opisał zatonięcie statku tak, jak je zapamiętał. Natomiast L.D. Sidman narysował szkic w oparciu o ten opis. Rysunek jasno pokazywał, że Titanic pękł w połowie. Nikt jednak nie wierzył Jackowi ani innym świadkom. Nie było żadnych dowodów, więc ich twierdzenia traktowano z dozą nieufności. Zmieniło się to jednak w 1985 roku. Pierwsza teoria pęknięcia. Wtedy to Robert Ballard odnalazł wrak Titanica w głębinach oceanu. Gdy ludzie zobaczyli go na własne oczy, stało się jasne, że Jack i inni ocalali mieli rację. Titanic rzeczywiście pękł na pół, gdy tonął. Czas więc na nową teorię. Jest 2:15. Stępka odłamuje się. Sterburta przestaje pochylać się w prawo, a kadłub wygina się i pęka. 2:17. Odłamują się sekcje kambuza. Wieże natychmiast upadają pod własnym ciężarem. Gasną światła. Rufa unosi się w powietrze, a dziób odłamuje się i zaczyna tonąć. Część rufowa ledwo trzyma się po stronie sterburty nadbudówki sekcji rufy. Sekcja rufy powoli przechyla się w stronę bakburty, gdy ponownie zaczyna tonąć. Unosi się ostatni raz i zatacza półokrąg, tonąc. Wszystko to brzmi dość przekonująco, prawda? Ale ludzie odnaleźli luki w tej teorii. Na przykład Titanic nie mógł utrzymać się jako całość do momentu osiągnięcia tak dużego kąta. Do pęknięcia musiało dojść dużo wcześniej. Oznacza to, że nadal istniało wiele miejsca na badania i spekulacje, więc ludzie zaczęli wymyślać inne możliwe scenariusze. Może najpierw przyjrzyjmy się tym, które nikomu nie pasują. Pęknięcie V i pęknięcie V Arona z 1912. Według tej pierwszej teorii pęknięcia Titanic osiągnął duży kąt, a waga niewspieranej niczym rufy spowodowała, że pękł od góry do dołu. Ale to jest fizycznie niemożliwe. Istnieją więc jakieś inne pomysły? W 2006 roku Roger Long, architekt morski, postanowił zbadać tak zwaną teorię V. 2:17. Pęknięcie zaczyna się pod płaskim kątem, być może nawet 11 stopni. Górna konstrukcja poddaje się i zaczyna pękać. W tym momencie tylko podwójne dno trzyma Titanica razem, ale zaczyna uginać się pod siłą nacisku. Przez szczelinę wlewa się woda. Waga pomiędzy dwiema sekcjami zwiększa się, przechylając Titanica na drugą stronę i zmieniając jego kształt w taki sposób, że zaczyna przypominać literę V. Górne pokłady zniekształcają się i wyginają. Dziób zmierza w dół, a rufa tonie jako ostatnia. Teoria ta została obalona wiele razy. Roger Long wierzył w nią, ponieważ popękane krawędzie górnych pokładów dziobu Titanica były zniekształcone i zmiażdżone. Okazało się jednak, że doszło do tego przez zjawisko zwane hydraulicznym prądem zstępującym. Wystąpiło ono, kiedy woda z dużą siłą uderzała w pokłady Titanica, gdy ten opadł na dno oceanu. Kolejna teoria pęknięcia V mówi, że dziób statku uniósł się ponad wodę już po pęknięciu. Teoria ta była promowana głównie przez pewnego entuzjastę Titanica, ale dowiedziono, że jest fizycznie niemożliwa ze względu na ogromną masę dziobu. Stały za nią również nieprawidłowe dane.
Pamiętasz Jacka Thayera? Cóż, teoria opierała się na jego szkicu oraz na słowach kilku pasażerów. Prawda jest jednak taka, że nikt z nich nie widział, aby Titanic pękł w ten sposób. Sam Jack w rozmowie stwierdził, że jego szkic kompletnie nie przystawał do tego, co zobaczył. Został narysowany przez pasażera na pokładzie Carpathia, statku, który odebrał sygnał alarmowy Titanica i przybył mu na pomoc. Rysunek nie mógł zostać wykorzystany jako dowód. Skoro już to wiemy, przejdźmy do teorii, w które wierzy większość z nas. Teoria skórki od banana Jamesa Camerona. Czy jest ktoś, kto nie widział legendarnego filmu o Titanicu? Obraz zdobył masę statuetek i nominacji podczas 70. gali Oscarów i to zupełnie zasłużenie. Ale czy wiesz, że James Cameron od wielu lat interesował się historią Titanica i ją studiował? Jego książki i badania są bardzo szczegółowe. Zarysował nawet własną wersję wydarzeń, którą nazywamy teorią skórki od banana. Jest ona przedstawiona w filmie. Oto jak było według niego. Titanic osiąga kąt 23 stopni i pęka w obszarze stępki. Podwójne dno działa niczym zawias, gdy rufa opada w dół. Kiedy podwójne dno zawodzi, dziób i rufa oddzielają się od siebie. Rufa przechyla się w kierunku lewej burty, stając pionowo, po czym zaczyna zanurzać się pod wodą. Ta teoria wraz z teorią Roya Mengota jest jedną z najdokładniejszych z naukowego punktu widzenia. Kim więc jest Roy Mengot? Teoria Mengota. Roy Mengot był inżynierem, który stworzył najbardziej jak dotąd prawdopodobną teorię dotyczącą zatonięcia Titanica. Jest 2:17. Na Titanicu gasną światła. W tym momencie statek jest pod kątem 20-23 stopni. Nagle pęka na dwie części w okolicy trzeciego komina. W rezultacie rufa osiada w wodzie. Najpierw poddaje się stępka. Dolna część kadłuba zostaje zmiażdżona i pęka. Woda wlewa się do dziobu i rufy przez ogromne szczeliny, przez co sekcja dziobowa zanurza się pod falami. Rufa unosi się pod kątem 70-90 stopni, po czym także tonie. Teoria ta zdaje się mieć największy sens, ale jest dość kontrowersyjna. Ocalali, którzy widzieli pęknięcie, twierdzili, że rufa osiadła na wodzie, a dziobu w ogóle nie było widać. Jednak teoria Mengota przeczy temu stwierdzeniu, podczas gdy scenariusz Jamesa Camerona bierze je pod uwagę. Myślisz o tym, co ja? Prawda musi leżeć gdzieś po środku. Moja wersja. Zgodnie z obietnicą podam wam teraz moją wersję wydarzeń. Cóż, nie jest to do końca moja teoria, a raczej połączenie teorii Roya Mengota i Jamesa Camerona. Uważam, że James Cameron miał rację co do pęknięcia. 2:17. Statek znajduje się pod dużym kątem. Światła gasną. Potem Titanic pęka na dwie części, a dziób zaczyna tonąć. Podwójne dno nadal jest przymocowane do rufy przez minutę lub nieco dłużej. Gdy podwójne dno zawodzi, dwie części oddzielają się od siebie, a dziób tonie. Potem, zgodnie z teorią Mengota, rufa unosi się pod dużym kątem i zaczyna tonąć pionowo. Mogło się tak wydarzyć, gdyż ocalali twierdzą, że widzieli pęknięcie, więc nie mogło być ono ukryte. Widzieli również, że rufa pozostawała w powietrzu przez kilka minut, zanim zniknęła pod wodą. Tak czy siak, wszystko to są tylko spekulacje. Niezależnie od tego, w jaki sposób Titanic pękł i zatonął, była to ogromna tragedia. Minęło już 110 lat, odkąd zderzył się z górą lodową i zniknął pod wodą. Czy wiesz, że w 2022 roku firma Blue Star Line kończy konstrukcję dokładnej repliki Titanica? Liniowiec nazywa się Titanic 2 i będzie podróżował tą samą trasą, przewożąc na pokładzie 2400 osób. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze. Był to największy statek zbudowany na początku XX stulecia. Co więcej, miał być niezatapialny. Ale po kilku dniach swego dziewiczego rejsu w 1912 roku Titanic zatonął w bezwzględnych wodach północnego Atlantyku. Spośród ponad 2200 pasażerów i członków załogi tragedię przeżyło tylko 706 osób. Czy mniejszy statek poradziłby sobie lepiej w podobnej sytuacji? Czy rozmiar góry lodowej miał jakiekolwiek znaczenie?
Czy kapitan podjął błędną decyzję, zmieniając kurs w ostatniej chwili w nadziei, że uniknie zderzenia? Te trzy pytania spędzają ludzkości sen z powiek, która co chwila zastanawia się, co by było, gdyby. Wiemy, że Titanica uznawano za konstrukcyjny cud jego czasów. Zaprojektowany przez Thomasa Andrews na zlecenie brytyjskiej firmy transportowej White Star Line, liniowiec mierzył 270 metrów długości oraz 53 wysokości. W swoim pokaźnym wnętrzu mieścił 840 kabin, basen, kort do squasha, siłownię oraz dwie sale jadalne. Jednak najbardziej imponujące i nowatorskie elementy wyposażenia znajdowały się pod pokładem. Kadłub statku był podzielony na 16 wodoszczelnych grodzi. Gdyby doszło do jego przedarcia, 4 z nich wypełniłyby się wodą, a pozostałe 12 utrzymałyby Titanica na powierzchni. Właśnie ten element konstrukcyjny nadał legendzie miano niezatapialnej. Jeśli wierzyć plotkom, Philip Frank, ówczesny wiceprezes White Star Line, dumnie mówił, że nic nie zatopi Titanica, jest niezatapialny. Jedyne, co pasażerowie odczują, to delikatny dyskomfort. Jednak 14 kwietnia 1912 roku słowa te okazały się gorzką pomyłką. Titanic zderzył się z górą lodową. W miarę przedzierania kadłuba pękło kilka ze wspomnianych już grodzi. Titanic zatonął 2,5 godziny od momentu zderzenia. Czy to rozmiar góry lodowej faktycznie przypieczętował los Titanica? A może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby był mniejszy lub większy? Góry lodowe mogą być najróżniejszych kształtów i rozmiarów. Są to kawałki lodu, które odłamały się od lodowców lub czap lodowych na Arktyce i Antarktydzie i teraz dryfują gdzieś na oceanie, aż się rozpuszczą. Jedna z największych, jaką odkryto, przerosłaby Titanica ponad trzykrotnie. Znaleziona w 1957 góra mierzyła niemal 170 metrów wysokości, prawie tyle co pomnik Waszyngtona. Wyobraźcie sobie zderzenie z czymś tak wielkim, ale mniejsze góry mogą być równie niebezpieczne. Niektóre są rozmiarów domów i nazywa się je wyspami lodowymi. Mniejsze to z kolei growlery. Są trudniejsze do zlokalizowania, a co za tym idzie, trudniej je ominąć. Ale mimo że są mniejsze, potrafią wyrządzić tak samo dotkliwe szkody. Musimy również pamiętać, że góry lodowe zawsze są większe niż się wydaje. Ponad 80% ich masy znajduje się pod wodą. Większość ich ostrych i postrzępionych krawędzi pozostaje niewidoczna. Płynąc tuż obok nich, ryzykujemy uszkodzenie kadłuba statku. Ponieważ Titanic miał mało czasu na zmianę kursu, pomniejsza góra uderzająca w niego pod tym samym kątem wciąż byłaby wystarczająca, żeby posłać statek na dno. Niewykluczone, że większą dałoby się dojrzeć odpowiednio wcześniej. Titanic mógłby mieć nieco więcej czasu na zmianę kursu i uniknięcie katastrofy. Ale to nie dałoby mu żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Płynął przez niebezpieczny obszar Atlantyku, zwany Doliną Lodowców. Znajduje się ona nieco ponad 400 km na wschód i południowy wschód od kanadyjskiej Nowej Fundlandii. Za jednym lodowcem mógł być inny, a za nim następny. Załoga musiałaby zachować szczególną ostrożność, żeby ominąć każde potencjalne zagrożenie. Na taką wyprawę lepiej by się sprawdził mniejszy statek. Rozmiary Titanica stanowiły niemałe wyzwanie nawigacyjne. Zresztą tuż po opuszczeniu doku w Southampton o mały włos nie zderzył się z innym, mniejszym liniowcem SS New York. Statki minęły się o zaledwie 60 cm. Gigantyczny parowiec z pewnością nie jest przystosowany do manewrów w tak ciasnych przestrzeniach. Statek takich rozmiarów potrzebowałby mnóstwo czasu i miejsca, żeby z powodzeniem zmienić kurs. Co do starcia okrętu z górą lodową, rozmiar łajby nie ma żadnego znaczenia. Islander był parowcem zaprojektowanym do pokonywania cieśnin wewnętrznego pasażu w Alasce. Latem 1901 roku zderzył się z górą lodową, która wydarła ogromną dziurę w przedniej części dziobu statku. Nie zatonął on od razu. Załoga starała się odpłynąć od lodowca na bezpieczny dystans, ale już wtedy dziób był całkowicie pod wodą, a rufa nad jej powierzchnią. Zatonięcie było kwestią czasu. Spośród 168 pasażerów i członków załogi katastrofę przeżyło 128 osób, a w oceanie przepadło złoto o wartości 3 milionów dolarów.
kadłub Islandera miał długość 73 metrów, co stanowiło niemal 1/4 rozmiarów Titanica. To niestety w niczym nie pomogło w starciu z górą lodową. W 1959 był również Hans Hiltoft, znany jako Mały lub Duński Titanic. Jemu też nadano przydomek najbezpieczniejszego pływającego statku. Miał długość 83 metrów i podróżowało nim 95 osób. Podobnie do prawdziwego Titanica, konstrukcja Hansa Hiltofta miała uchronić go przed wszelkimi zagrożeniami wielkich wód. Wraz z dnem z podwójnej stali miał również zbrojony dziób oraz 7 wodoszczelnych przegród. Jak taki statek mógł zatonąć? Ano mógł i zatonął. Podczas drogi powrotnej do Kopenhagi swego dziewiczego rejsu napotkał nie lada problem. 10 stycznia zdarzył się z górą lodową. Załoga nadała sygnał SOS, ale gdy okręt Johannes Kruse pojawił się na miejscu tragedii, po Hansie nie został żaden ślad. Jedynym dowodem tragedii było koło ratunkowe, które woda wyrzuciła na brzegi Islandii 9 miesięcy później. Jak widać, rozmiar statku nie ma najmniejszego znaczenia. Nie dałby Titanicowi żadnej gwarancji bezpieczeństwa podczas rejsu w 1912 roku. Ostatnie rozważania dotyczą próby ominięcia góry lodowej tuż po rozbrzmieniu syreny alarmowej. Po pierwsze, Titanic mógł podjąć próbę zatrzymania, ale to nie wchodziło w grę, ponieważ statek potrzebował do tego 800 metrów, a góra lodowa była oddalona od niego o 270. Po drugie, Titanic mógł próbować ominąć wielki lód poprzez zmianę kursu. Taki właśnie rozkaz wydał kapitan, ale próba ta spełzła na niczym, ponieważ góra przecięła kadłub niemal na pół. Ostatnia możliwość – czołowe zderzenie. Czy to jakkolwiek zmieniłoby losy Titanica? Odpowiedź jest intrygująca. Być może. Niektórzy uważają, że czołowe zderzenie mogłoby ocalić Titanica. Taka kolizja zredukowałaby uszkodzenia do przedniej części statku. Góra lodowa zamiast przedrzeć się przez kadłub i większość grodzi, uszkodziłaby tylko 4 z nich. To oznacza, że pozostałe utrzymałyby Titanica na wodzie. Statek by się zatrzymał bez możliwości kontynuowania rejsu, ale przynajmniej pozostałby na miejscu do momentu pojawienia się ekip ratunkowych. Okręty takie jak Carpathia miałyby wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć na miejsce katastrofy i uratować możliwie jak najwięcej pasażerów. Edward Wilding, jeden z projektantów Titanica, wypowiadał się w podobnym tonie. Twierdził, że taką kolizję przeżyłoby więcej ludzi, a sam Titanic nie poszedłby na dno. Inni się nie zgadzają. Znajdujące się pod pokładem grodzie są zaprojektowane do obrony statku przed kolizjami z innymi okrętami, a nie górami lodowymi. Wskutek zderzenia z innym statkiem przegrody skurczyłyby się i pochłonęły pewną część jego siły. Drugi okręt zaś pochłonąłby pozostałą. Choć uszkodzenia byłyby rozległe, pozostałe grodzie i tak utrzymałyby statek na powierzchni, ale góry lodowe nie zginają się tak samo jak statki. Titanic pochłonąłby większą część siły zderzenia, co jeszcze bardziej by go zniszczyło, i to po całej długości kadłuba. Nity by wystrzeliły, spoiny by pękły, a grodzie w bardzo krótkim czasie wypełniłyby się wodą. Suma summarum, Titanic zatonąłby jeszcze szybciej. To oznacza znacznie mniej ocalałych. W każdym razie, jak to bywa z takimi rozważaniami, nigdy nie poznamy prawdy. Choć pierwszy i ostatni rejs Titanica był nieopisaną katastrofą, przyczynił się do wprowadzenia zmian, które zwiększyły bezpieczeństwo podróży morskich. Odkrycia, jakich dokonały kręgi naukowe, doprowadziły do powołania w 1914 roku Międzynarodowego Patrolu Lodowego. Organizacja ta śledzi ruchy gór lodowych na Atlantyku i Oceanie Arktycznym w celu zapewnienia innym okrętom możliwości ich ominięcia. Amerykańskie i brytyjskie liniowce mają obowiązek przewozić wystarczającą ilość łodzi ratunkowych, aby pomieścić każdego podróżnego. Wprowadzono również obowiązkowe ćwiczenia ewakuacyjne. Dolne części statków rozciągnięto celem utworzenia podwójnych kadłubów, co dodatkowo zwiększyło wodoszczelność grodzi. Bez wątpienia zatonięcie Titanica było ogromną tragedią, jednak wydarzenia z tamtej pamiętnej nocy pomogły zapobiec wielu innym. Byli w drodze do Nowego Świata, gdy zderzenie z górą lodową zdruzgotało ich marzenia i nadzieje. Na pokładzie tonącego liniowca zapanowała panika. Było mnóstwo łez oraz rozdzierających serce pożegnań, jak choćby Jacka i Rose. Ale czy na pewno? Przekonajmy się, jak dobrze znasz prawdę o Titanicu. Historię miłosną Jacka Dawsona i Rose DeWitt Bookhiter zainspirowały prawdziwe wydarzenia. Jak sądzisz, mit czy prawda?
Najbardziej wzruszający romans związany z Titanikiem został w pełni zmyślony przez scenarzystów słynnej produkcji. Niektóre postacie prezentowane w filmie są oparte na rzeczywistych pasażerach. Tak się złożyło, że na pokładzie znajdował się Jay Dawson, tyle że miał na imię Joseph, a nie Jack, i pracował w kotłowni. Najdroższym przedmiotem, który zatonął wraz z Titanikiem, był obraz autorstwa Pabla Picassa. Prawda czy mit? To kolejny mit zafundowany widzom przez Jamesa Camerona. Najdroższym dziełem na pokładzie był prawdopodobnie obraz namalowany przez Mary Josepha Blondella z 1814 roku. Innymi drogocennymi przedmiotami na statku były ponadto skrzypce należące do Wallace'a Hartleya, muzyka nalegającego, aby orkiestra grała do samego końca, Type CB Coupe de Ville, model Renault z 1912 roku, który dzisiaj byłby przypuszczalnie wart miliony dolarów, rękopis autorstwa Josepha Conrada, pierwsza edycja esejów Francisa Bacona, zestaw kunsztownie wykonanej porcelany, no i oczywiście biżuterii noszona przez pasażerów pierwszej klasy. Titanic był największym i najbardziej luksusowym liniowcem pasażerskim swoich czasów. Prawda czy mit? Zdecydowanie prawda. W kwietniu 1912 roku Titanic był największą jednostką pływającą w historii. Miał 270 metrów długości i mieścił na pokładzie blisko 2,5 tysiąca osób. Od tamtej pory zbudowano większe statki. Na przykład wycieczkowiec Symphonia Mórz jest tylko nieco dłuższy od Titanica, ale ma ponad dwukrotnie większą pojemność pasażerską. Natomiast jeśli chodzi o przepych i luksus, Titanic po dzień dzisiejszy pozostaje rekordzistą. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze jego konstrukcja kosztowałaby 200 milionów dolarów. Za bilety w pierwszej klasie trzeba było zapłacić od 1700 dolarów za zwykłą kuszetkę do 50 tysięcy za jeden z dwóch wielopokojowych apartamentów z prywatnymi salonami. Bilety drugiej klasy kosztowały 700 dolarów, natomiast trzeciej klasy od 170 do 460 dolarów. Większości pasażerów niezatapialnego liniowca udało się przetrwać. Prawda czy fałsz? Niestety jest to fałsz. Zaledwie 37% pasażerów wyszło cało z tragedii, w tym 61% pasażerów pierwszej klasy, 42% drugiej klasy oraz 24% z trzeciej klasy. Titanic zderzył się z górą lodową, gdy przepływał akurat przez Trójkąt Bermudzki, i to z tym należy wiązać przyczynę nieszczęścia. Prawda czy fałsz? Jest to w 100% wymysł poszukiwaczy sensacji. W rzeczywistości Titanic nigdy nawet nie znalazł się w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego. Zatonął 650 km na południe od Nowej Fundlandii, czyli daleko na północ od owianego złą słowem obszaru, gdzie giną bez śladu statki i samoloty. Może zatem za katastrofę należy winić księżyc. To akurat prawda. Oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy Księżycem a Ziemią powoduje m.in. pływy morskie, czyli regularne podnoszenie się i opadanie wody w oceanie. W 1912 bliskość Księżyca wywołała wyjątkowo silne pływy, w wyniku czego z lodowców w Grenlandii odłupało się kilka ogromnych fragmentów, które zaczęły dryfować na południe. Super Księżyc pojawił się 6 minut po tak zwanym pływie maksymalnym, gdy Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się w linii prostej. Ten szczytowy poziom oddziaływania grawitacyjnego występuje w cyklu dwutygodniowym. Dzień wcześniej nasza planeta znajdowała się w peryhelium, czyli w punkcie na orbicie najbliżej Słońca. Połączenie tych zjawisk stworzyło idealne warunki do największych pływów w historii. Góry lodowe odrywające się od grenlandzkich lodowców są niesione z prądem na wody przybrzeżne Półwyspu Labrador i Nowej Fundlandii, gdzie zwykle osiadają na mieliznach. Aby kontynuować swoją podróż, muszą się albo roztopić i stracić nieco masy, albo trafić na spory przypływ. Cóż, przypływ w połowie kwietnia 1912
Był największy, jaki można sobie wyobrazić. Nagromadzenie gór lodowych zmusiło wielu armatorów do przesuwania torów wodnych w tym rejonie na południe, ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby skorygować trasę rejsu Titanica, który uznawany był za niezatapialny. Titanic tonął przez 4 godziny i 40 minut. Fałsz. Każdy szanujący się ekspert od Titanica dobrze wie, że zajęło to 2 godziny i 40 minut. I tak całkiem powoli, biorąc pod uwagę rozmiar dziury, jaką góra lodowa rozerwała w poszyciu. A gdyby nie nowatorska konstrukcja, poszedłby na dno jeszcze szybciej. Cały kadłub był podzielony na 16 oddzielnych sekcji z automatycznym systemem zamykania grodzi wodoszczelnych. System grodzi pozwalał na utrzymanie statku na powierzchni przy zalaniu maksymalnie 4 sekcji, co według ekspertów miało być wystarczające, aby przetrwać dowolny wypadek na morzu. Niestety, zderzenie z górą lodową kompletnie zalało aż 6 sekcji i to w przeciągu 1 godziny. Gdy statek przechylił się nieco na sterburtę, 7 sekcja też zaczęła nabierać wody, co tylko przyspieszyło cały proces. Po pierwszej w nocy pod wodę zanurzył się cały dziób statku. Rufa najpierw przechyliła się 20 stopni do góry, a następnie odłamała się i opadła na powierzchnię oceanu. Ilość ofiar mogłaby być mniejsza, gdyby nie zły kolor flar wystrzeliwanych przez członków załogi. To także prawda. Tonący statek wystrzeliwuje czerwone rakiety, aby zasygnalizować przepływającym w okolicy jednostkom, że potrzebuje pomocy. Jednak z jakiegoś powodu Titanica wyposażono tylko w białe rakiety. Po zderzeniu z górą lodową kapitan Smith polecił wystrzelić 8 takich rakiet. W pobliżu znajdował się inny statek, Californian, dowodzony przez Stanleya Forda. Ford zdawał sobie sprawę, że Titanic przepływa przez bardzo niebezpieczny obszar. Nie wiedział, że statek tonie, dostrzegł natomiast te białe rakiety, ale założył, że to atrakcje dla pasażerów. Przez cały czas radiooperatorzy na Titanicu rozpaczliwie wysyłali w eter wezwania o pomoc. Otrzymali kilka odpowiedzi, ale radiooperator Californiana akurat w tym czasie spał. Nieco później Ford polecił wysłać w kierunku Titanica sygnał świetlny alfabetem Morsa, ale wtedy było już za późno. Inny statek, Samson, płynął na tej samej trasie, tyle że z wyłączonym oświetleniem, bowiem zajmował się nielegalnym połowem fok. Gdy kapitan Samsona zauważył białe rakiety, wyszedł z założenia, że to straż przybrzeżna, więc czym prędzej kazał zmienić kurs. Samson dotarł później do Islandii. Gdy załoga usłyszała tragiczne wieści, łowcy fok zdali sobie sprawę, że zostawili setki tonących pasażerów, wskazując ich na pewną śmierć. W 1996 roku jednej z ekspedycji udało się wynieść Titanica na powierzchnię. Nic z tych rzeczy. Przez lata powstało wiele projektów wyciągnięcia wraku, mniej lub bardziej sensownych, przy użyciu takich środków jak sprężone powietrze, rozmaite siatki, płynny azot, olbrzymie magnesy, a nawet wazelina czy też piłeczki do ping-ponga. W 1996 rzeczywiście podjęto taką próbę, jednak skończyła się ona spektakularną porażką. Celem było wyciągnięcie części poszycia ważącej 21 ton, która tworzyła ściany kabin na pokładach CID 4,5 na 7,5 metra. Do wody opuszczono 4 zbiorniki pływalnościowe, wypełnione lżejszym od wody olejem napędowym i obciążone łańcuchami, które po umocowaniu lin miały być zdalnie uwolnione. Gdy część kadłuba znajdowała się 60 metrów pod powierzchnią, trudne warunki pogodowe zmusiły ekipę do przeholowania jej w inne miejsce. Podczas holowania oderwała się część tego fragmentu oraz 2 balony. Po chwili zerwały się też liny stabilizujące i wszystko poszło z powrotem na dno. Ze względu na działalność żywiących się żelazem bakterii, przy kolejnej próbie wyciągnięcia wrak Titanica prawdopodobnie rozpadnie się w morski pył. Daj znać w komentarzach, jak dobrze udało Ci się odsiać prawdę od fałszu. Promień elektrycznego światła przebija ciemności nad spokojnymi wodami Atlantyku. Titanic majestatycznie płynie naprzód, gdy nagle z mroku wyłania się olbrzymi biały kształt na kursie kolizyjnym. Śpiący pasażerowie nie mają pojęcia, że za kilka chwil góra lodowa rozerwie kadłub niezatapialnego transatlantyka. Jest 14 kwietnia 1912 roku. Zaledwie dzień później członek załogi przepływającego tej okolicy liniowca zrobi zdjęcie wielkiej góry lodowej o nietypowym eliptycznym kształcie.
Obecnie naukowcy podejrzewają, że góra prawdopodobnie uformowała się ze śniegu sprzed 100 tysięcy lat. Wykorzystali do tego celu komputerowy model, do którego dodali dane z katastrofy, a ponadto najnowsze informacje na temat wiatrów oraz prądów morskich. Zgodnie z symulacją, nieszczęsna przeszkoda, która zakończyła karierę Titanica, prawdopodobnie była niegdyś częścią skupiska lodowców w południowo-zachodniej części Grenlandii. W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie obliczyć, po jakich trasach poruszały się w przeszłości góry lodowe. Zgubny kawał lodu dryfował sobie z Grenlandii w kierunku obszaru u południowych wybrzeży Cornwalli. Gdyby Titanic przepływał przez ten region dwa dni później, góry lodowej nawet nie byłoby widać na horyzoncie. Szacuje się, że po oderwaniu od lodowca najsłynniejsza góra lodowa na świecie ważyła jakieś 75 milionów ton. Po kilku miesiącach topienia, w momencie zderzenia, ważyła jedynie 1,5 miliona ton. Niemniej jej rozmiary wciąż były imponujące. Miała 120 metrów szerokości i wystawała 30 metrów nad powierzchnią morza. Według jednej z teorii do tragedii Titanica przyczynił się Księżyc. Tamtej nocy Ziemia i jej satelita znalazły się najbliżej siebie od 1400 lat. Ten superksiężyc wywołał między innymi niezwykle intensywne pływy na oceanie, przez co oderwane kawały lodu z Grenlandii niespodziewanie szybko dostały się na szlaki żeglugowe północnego Atlantyku. Znaczna część skorodowanego kadłuba Titanica pokryta jest naroślami bogatymi w rdze. W obrębie tych sopli odkryto nowy gatunek żywiących się żelazem bakterii Halonomas titanicae. Działając z pozostałymi czynnikami, takimi jak naturalny proces korozji, prądy morskie czy też niskie temperatury, sprawiają, że za jakiś czas wrak zupełnie przestanie istnieć. Jedną z osób ocalałych z katastrofy była amerykańska aktorka Dorothy Gibson. Od razu po powrocie do Nowego Jorku zagrała samą siebie w filmie Saved from the Titanic, który miał premierę niecały miesiąc po zdarzeniu. Podczas kręcenia zdjęć Gibson miała na sobie ten sam strój, który nosiła Feralnej Nocy. Produkcja została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków, ale taśma z jedyną kopią spłonęła podczas pożaru wytwórni. 14 lat przed zatonięciem Titanica ukazała się powieść Fatality, znana też pod innym tytułem Upadek Tytana, która zdaje się przewidywać katastrofę. Opowiada o zatonięciu statku pasażerskiego. Podobieństwa są zdumiewające. Titan też jest zbudowany w Anglii, ma niemal te same parametry co Titanic, uderza w górę lodową na północnym Atlantyku i to również w kwietniu. Obie jednostki były uznawane za niezatapialne, obie miały wymaganą prawem ilość szalup ratunkowych, która później okazała się zdecydowanie niewystarczająca. Romans Jacka i Rose to nie jedyna historia miłosna, jaka miała miejsce na pokładzie Titanica. Aż 13 par kupiło bilety na rejs z okazji miesiąca miodowego. Jednej z nich dotyczy dość wzruszająca historia. Gdyby stało się jasne, że statek idzie na dno, kobieta odmówiła wejścia do szalupy bez swojego męża. Ten z kolei nie chciał się ewakuować, dopóki na pokładzie znajdowały się inne kobiety oraz dzieci. Jego żona oddała miejsce w łodzi swojej służącej, a nawet otuliła marznącą dziewczynę swoim płaszczem. Dołączyła do swojego męża i pozostali razem na tonącym statku do samego końca. Była już mowa o Księżycu, ale za tragedię Titanica obwinia się też pewną przeklętą mumię. 3,5 tysiąca lat temu wysoka kapłanka boga Amona Re została pochowana w ozdobnym drewnianym sarkofagu. Na pokrywie trumny znajdowała się podobizna kapłanki wraz z tajemniczymi inskrypcjami. Krypta na brzegach Nilu, gdzie spoczywał sarkofag, pozostała nienaruszona przez tysiące lat, do czasu. Pod koniec XIX wieku czterech zamożnych Anglików odwiedzających wykopaliska w Luksorze zakupiło pusty sarkofag przedstawiający twarz kobiety o dziwnej piękności, której mroczne oczy zdają się wpatrywać w pustkę. Ciągnęli losy, który z nich ma zapłacić. Ten, który przegrał, polecił zabrać trumnę do swojego pokoju hotelowego. Kilka godzin później zauważono go idącego w głąb pustyni. Nigdy już nie wrócił. Następnego dnia drugi członek grupy został ranny i w rezultacie stracił rękę. Trzeci zbankrutował, a czwarty ciężko zachorował po powrocie do Anglii. Sarkofag kilkukrotnie zmieniał właścicieli, z których żaden nie uniknął jakiegoś nieszczęścia, aż w końcu trafił na Titanica.
Wrak Titanica odnaleziono za pośrednictwem zdalnie sterowanej łodzi podwodnej dopiero 73 lata po tragedii. Spoczywa 4000 metrów pod powierzchnią Atlantyku, rozdarty na pół. Eksperci do tej pory nie są pewni, kiedy i dlaczego kadłub uległ złamaniu. Przypuszcza się, że przyczyną było potężne ciśnienie wywołane masą wody, która przedostała się do środka przez wyrwaną dziurę i zalała przedziały. Popularna jest też teoria wadliwych nitów. Aby przyspieszyć maszynowe nitowanie poszycia statków, do nitów dodawano szlakę, czyli zawierający węgiel żużel, co zwiększało kruchość stali. To jednak nie jedyna wada konstrukcyjna Titanica. W górnych partiach wodoszczelnych grodzi były szpary, które przepuszczały wodę do kolejnych przedziałów. Co więcej, arkusze blachy poszycia nie spełniały norm, miały nadmierną zawartość siarki oraz zwiększoną kruchość w niskiej temperaturze. A tamtej nocy woda w Atlantyku była blisko temperatury zamarzania. Przy zwiększonym nacisku główki nitów zostały ściśnięte, a blachy zaczęły pękać. Ze względu na kiepską jakość materiałów, Titanic zatonął 24 razy szybciej niż powinien. Gdyby uderzył w górę samym dziobem, a nie bokiem kadłuba, prawdopodobnie utrzymałby się na powierzchni. Ale dlaczego właściwie góry lodowej nie dostrzeżono na czas? Być może lornetka pozwoliłaby uniknąć katastrofy. Ta przypisana do bocianiego gniazda znajdowała się w zamkniętej szafce, do której klucz posiadał wyłącznie drugi oficer. Tak się złożyło, że drugi oficer Titanica, David Blair, odszedł z załogi w ostatniej chwili przed wypłynięciem z portu i w pośpiechu zapomniał przekazać klucz swojemu następcy. Ale nawet bez lornetki statek powinien mieć wystarczająco dużo czasu, żeby zmienić kurs, gdyby tylko załoga otrzymała jakieś ostrzeżenie. I tak też się stało. Znajdujący się 30 km dalej SS Californian musiał się wcześniej zatrzymać z uwagi na obecność licznych gór lodowych. Kapitan frachtowca polecił rozesłać telegrafem komunikaty ostrzegawcze do wszystkich jednostek w okolicy, w tym do Titanica. Tyle, że radiooperator na Titanicu uznał wiadomość za mało pilną i nie przekazał jej swojemu kapitanowi. Jego odpowiednik na pokładzie Kaliforniana zachował się równie nieprofesjonalnie. Odszedł ze stanowiska, żeby się przespać właśnie w czasie, gdy Titanic wzywał pomocy. Niektórzy twierdzą, że góra lodowa pozostała niezauważona z powodu złudzenia optycznego. W nocy 14 kwietnia szalała burza geomagnetyczna, czemu zwykle towarzyszy intensywna zorza polarna. Załamywanie światła w wyniku różnic temperatur mogło skutecznie zamaskować przeszkodę do chwili, gdy było już za późno na zmianę kursu. Od momentu zauważenia góry lodowej do kolizji minęło zaledwie 37 sekund. Po 2 godzinach i 40 minutach Titanic zniknął pod powierzchnią oceanu. Nikt nie przypuszczał, że niezatapialny Titanic zderzy się z górą lodową, z wyjątkiem jednego człowieka, Williama Thomasa Steada. Oczywiście nie powiedział tego wprost. To nie tak, że pewnego dnia zerwał się z łóżka, bo przyśniło mu się, że wielki liniowiec idzie na dno. Rzeczy w tym, że jest on autorem inspirującego opowiadania pod tytułem Jak pocztowy parowiec zatonął na środku Atlantyku. Zeznania ocalałego. Wydano je 22 marca 1886 roku, 26 lat przed zatonięciem Titanica. No dobra, przypomnijmy sobie pokrótce jego historię. W kwietniu 1912 roku Titanic przebieżał północny Atlantyk na trasie z Southampton do Nowego Jorku. Po drodze zderzył się z górą lodową. Nie minęły 3 godziny, a spoczął na dnie oceanu. Na pokładzie znajdowało się 2208 osób. Niestety, z powodu ograniczonej liczby szalup ratunkowych i lodowatej wody, katastrofę przetrwało tylko 706 dusz. Wezwanie o pomoc dotarło do statek pasażerski Carpathia. Uratował on rozbitków i zabrał ich bezpiecznie do Nowego Jorku. Bohaterem opowiadania Williama Steada był brytyjski marynarz Thomas, który znalazł się na pokładzie liniowca płynącego do Stanów Zjednoczonych. W pewnym momencie zorientował się, że gdyby coś się stało, na statku zabraknie łodzi ratunkowych. Kilka dni później gęsta mgła spowiła wszystko w zasięgu wzroku. Pech chciał, że statek zderzył się z inną jednostką, podobnie jak Titanic z górą lodową. Z 916 osób do Stanów Zjednoczonych bezpiecznie dotarło zaledwie 200. Główny bohater przetrwał, skacząc do wody i wspinając się do jednej z szalup.
Wydawałoby się, że opowiadanie będzie przestrogą, by umieszczać na statkach więcej łodzi ratunkowych, ale niestety mało kto się nim zainteresował. Jakby tego było mało, William Thomas Stead przebywał na pokładzie Titanica i nie przetrwał katastrofy. Ocaleni, którzy znali pisarza, wspominali, że zawsze był bardzo wesoły i uwielbiał ucinać sobie pogawędki w czasie posiłków. Zachwalał konstrukcję statku i jego wytrzymałość. Świadkowie opowiadali, że był bardzo pomocny, gdy transatlantyk tonął i nawet oddał komuś swoją kamizelkę ratunkową. Z zawodu był dziennikarzem. Płynął do Nowego Jorku, by wziąć udział w branżowej uroczystości. Miał swój niemały wkład we współczesne dziennikarstwo. To on wpadł na pomysł, by dołączać ilustracje do artykułów. Z jego inicjatywy wprowadzono również nowy gatunek prasowy, a mianowicie wywiady, które wraz z fotografiami ukazują się do dziś. Opowiadanie dziennikarza to nie jedyna publikacja, która przewidziała katastrofę. Morgan Robertson był pisarzem i dawnym kapitanem statków, tworzącym krótkie opowiadania i nowele. Jego najpopularniejsze dzieło to Upadek Tytana, znane również pod tytułem Futility. Książka została napisana w 1898 roku, 14 lat przed zatonięciem słynnego lidiowca. Była to fikcyjna opowieść o Tytanie, podobnym do Titanica, statku pasażerskim, który przebierał północny Atlantyk. Zupełnie przypadkowo był on równie szybki jak Titanic, a także podobny pod względem rozmiaru i konstrukcji. W książce został opisany jako niezatopialny i największy statek, jaki w tamtych czasach pływał po oceanach. To samo mówiono przecież o Titaniku. Na Tytanie również znajdowała się ograniczona liczba szalup ratunkowych. Wydarzenia rozgrywały się w kwietniu, w tym samym czasie, kiedy Titanic wyruszył w dziewiczy rejs i zderzył się z górą lodową. W opowieści o Tytanie prawie nikt nie przeżył okropnej katastrofy. Porównując z dziełem Steada, losy protagonisty opowiadania Robertsona potoczyły się inaczej. Tytan zatonął mniej więcej w połowie rozwoju akcji. Po katastrofie mężczyzna wrócił więc do codzienności. O książce ponownie zrobiło się głośno po zatonięciu Titanica. Jakim cudem ktoś był w stanie tak dokładnie opisać wydarzenia, które miały miejsce kilkanaście lat później? Wiele osób zaczęło podejrzewać, że Robertson potrafił przewidzieć przyszłość. Ale w rzeczywistości pisarz po prostu znał się na statkach. Łatwo było mu opisywać szczegóły i nie musiał dogłębnie studiować tematu. A poza tym, jak wiadomo, największym zagrożeniem dla statków w tamtych czasach było zderzenie z górą lodową lub inną jednostką. Ale to jeszcze nie koniec tajemniczych historii. Pewnego razu Alex Mackenzie usłyszał głos, który ostrzegł go, by nie wchodził na pokład Titanica. Mężczyzna się odwrócił, ale nikogo tam nie było. Ruszył więc dalej i znowu usłyszał, że ktoś do niego mówi. Tym razem jednak głos był donioślejszy i wyraźniejszy. Mężczyzna potraktował to poważnie. Postanowił zrezygnować z podróży i wrócić do Glasgow w Szkocji, swojego rodzinnego miasta. Jego dziadkowie nie byli zbyt zadowoleni, że zamiast być na Titanicu, pojawił się w domu. Bilety kosztowały przecież fortunę. Ich rozczarowanie postawą wnuka szybko jednak uleciało, gdy dotarły do nich wieści, że liniowiec zderzył się z górą lodową. John Coffey był członkiem załogi Titanica. Gdy statek dobił do portu w jego rodzinnej miejscowości Queenstown w Irlandii, postanowił zejść na ląd. Wewnętrzny głos kazał mu opuścić transatlantyk i tak też zrobił. Miał wtedy zaledwie 23 lata. Dla osób w jego wieku rejs na Titanicu mógł być początkiem niesamowitej kariery i szansą na rozwój, ale pomimo tak wielkiej tragedii, której szczęśliwie udało mu się uniknąć, mężczyzna już kilka miesięcy później zatrudnił się na RMS Mauretanii. Cóż za poświęcenie. Oczywiście na światło dzienne wyszły też dodatkowe informacje o tym, co mogło przyczynić się do zatonięcia Titanica. Budowniczowie upierali się, że okręt był niezatapialny. Wiele osób stwierdziło jednak później, że stalowe płyty były zbyt kruche, by wytrzymać w lodowatej wodzie Atlantyku. Mogło to spowodować pęknięcie nitów, przez co woda dostała się do środka. Inna teoria mówi o tym, że w kadłubie Titanica wybuchł pożar, którego źródło tliło się już 3 tygodnie przed wyruszeniem w rejs. Ogień zmiękczył stal, przez co góra lodowa weszła w nią jak rozgrzany nóż w masło.
Na fotografiach wykonanych przed wyruszeniem statku w podróż widać ciemne plamy na kadłubie, które mogły pojawić się wskutek działania ognia. Nie zmienia to jednak faktu, że góra lodowa i tak wyrządziłaby ogromne szkody, bez względu na to, czy faktycznie był tam pożar. Część osób wini również projektantów statku. Dół okrętu został zbudowany na dużych spoinach, które prawdopodobnie pękły w wyniku zderzenia. Oczywiście są to tylko hipotezy. Wiemy na pewno, że główną rolę odegrała w tej katastrofie góra lodowa i że dzieła Steda i Robertsona powinny zostać potraktowane poważnie. Jest to lekcja na przyszłość, która może pomóc uniknąć podobnych tragedii. A swoją drogą, gdyby nie Thomas Newcomen, transatlantyki i statki pasażerskie w ogóle by nie istniały. W 1712 roku wynalazł silnik parowy, który był tak wydajny, że swoją energią mógł napędzać okręty. 100 lat później, w 1819 roku, pierwszy statek parowy przepłynął Ocean Atlantycki i przybił do portu w Liverpoolu na Wyspach Brytyjskich. Podróż zajęła mu zaledwie 29 dni. Na początku XX wieku, kiedy masowo emigrowano do Stanów Zjednoczonych, a podróżowanie zyskiwało na popularności, rozkwitła produkcja statków pasażerskich. Kilkadziesiąt lat później musiały jednak usunąć się w cień, ponieważ zastąpiły je szybsze i bardziej wydajne samoloty. W dzisiejszych czasach statki pasażerskie bardzo rzadko zderzają się z innymi obiektami na otwartych wodach. Nowoczesne technologie pozwalają wykrywać wszelkie zagrożenia i mogą nawet przewidywać sztormy. W porównaniu do jednostek z czasów Titanica, współczesne statki wycieczkowe to istne olbrzymy. Przewożą dwa razy więcej pasażerów i mają udogodnienia, o których ludzie w dawnych czasach mogli tylko pomarzyć. Na większości znajdują się liczne restauracje, baseny i salony gier, w których można się zrelaksować. Dla spragnionych rozrywki organizowane są występy na żywo. Lądowisko dla helikopterów? Czemu nie? A co jeśli ktoś się źle poczuje? Na pokładzie przebywają lekarze gotowi udzielić pomocy każdemu. Statki pasażerskie będą coraz większe. W porównaniu do takiego giganta Titanic wygląda jak korgi obok Dobermana. W tamtych czasach słynny transatlantyk był największym i najnowocześniejszym liniowcem, jaki można było sobie wyobrazić. Kto wie, jak w przyszłości będą wyglądać statki wycieczkowe? Może powstaną dryfujące miasta? To by dopiero była łajba.